pierwszy papież, że wszedł do synagogi żydowskiej. Protestem i z prośbą wybaczenia w Rzymie to był Jan Paweł II. Tak? Nie wolno zapomnieć tego. Kiedy tam był zamach w Rzymie. On był dla nas symbolem żywym tolerancji. Na tym świecie czasami sobie myślałem, żeby taki człowiek miał czas, żeby przyjechał na 2 tygodnie na Bliski Wschód i postanowił, ja zrobię tutaj pokój. Może by się to udało.